Teraz test widoczności. Słupek A jest dosyć cienki, zewnętrzne lusterka są duże, plastiku naokoło nie ma zbyt wiele, przerwa między słupkiem a lusterkiem jest duża, więc z parkowaniem nie będzie problemu. Górna krawędź przedniej szyby wysoko, wewnętrzne lusterko niestety z punktu widzenia dwumetrowca dosyć nisko. Patrzcie teraz. Widać też wlot powietrza, co dodaje troszkę wigoru podczas jazdy, ale potrafi też odrobinę utrudnić życie, jeśli chcemy coś tam odnaleźć na parkingu. Oczywiście to jest minimalne na zmianę, ale jednak warto to zaznaczyć. Po prawej stronie wszystko w najlepszym porządku. Z tyłu widzimy wręcz ażurowe słupki C i D i obszerna szyba z tyłu. Jednym słowem jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, dlatego że mamy tu kamerę cofania, która jest naprawdę wysokiej jakości. Widać tu wszystko. Widać też trochę swojego własnego zderzaka i tutaj trochę też w narożnikach pewnie obudowy kamery, ale to jest niewielki koszt jak na tak szeroki kąt. Zwróćcie uwagę, że gabaryty, które tutaj są takimi kolorowymi kreskami naniesione, niestety nie ruszają się, kiedy kręcimy kierownicą, więc to mogło być lepiej i mogło być lepiej jeszcze jedna rzecz. Popatrzcie, dojeżdżamy do auta za nami, dojeżdżamy, czekamy na czujniki parkowania, nie doczekamy się. Nie ma czujników parkowania, bo Subaru wyszło założenie, że skoro mamy już kamerę, no to po co nam czujniki parkowania? A ja mówię, że są potrzebne, bo nie zawsze patrzymy na kamerę, nie zawsze mamy czas patrzeć na kamerę, a czasem musimy patrzeć w inną stronę, a wtedy słyszymy jednocześnie sygnały z czujników parkowania, z takich właśnie, których tu niestety zabraknie. Teraz kilka słów na temat komputera pokładowego. W sumie takich komputerów tutaj jest parę, więc po kolei zacznijmy od tego, który znajduje się tuż przed kierowcą. Obsługujemy go tymi trzema przyciskami pod kierownicą. Klasycznie góra, dół, enter albo exit. No i do wyboru mamy na przykład aktualną prędkość, wybór trybu jazdy, właściwie wskazanie aktualnego trybu jazdy. To jest ile mililitrów paliwa oszczędziliśmy dzięki systemowi start and stop, ile ten silnik był właśnie w tym trybie wyłączony. Tu jest wejście do menu, albo nic, albo też jakieś inne informacje, a wejdźmy jeszcze do menu, przytrzymaj dłużej. Wchodzimy, ustawienie ekranu i tu możemy sobie wybrać na przykład SRVD. Mhm. Jestem nieprzygotowany, nie wiem co to jest. Ustawienie fabryczne, albo wróć, albo też ustawienie ekranu, a z ciekawości sprawdźmy. Ekran powitania, pożegnania, ruch inicjujący wskaźnika, proszę bardzo, język i wróć. No więc możemy całkiem sporo, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że aż tak dużo możemy sobie poustawiać. Zresztą, momencik, dlaczego by tego nie zrobić? Możemy wyłączyć całkiem i odpalić jeszcze raz. Popatrzcie, jak to startuje. Jak to w Subaru, prawda? Wszystko leci w prawo, wraca w lewo, odpalamy. No, chyba cudów jakichś nie ma, wszystko już to gdzieś widzieliśmy. Wracając do naszego komputera pokładowego, co jeszcze możemy tu znaleźć? Tu już chyba skończyliśmy, teraz przejdziemy do tego drugiego. Tu mamy taki stosowny przycisk i przewijając w prawo i w lewo możemy tutaj, znaczy przepraszam, do góry i na dół, możemy tutaj obserwować na ekranie różne informacje, na przykład wykres ostatnich jakichś tam minut spalania. Tu jest rozkład momentu obrotowego na poszczególnych kołach. To jest ciśnienie do ładowania i tak dalej, jak bardzo przyspieszam, jak bardzo tutaj dogrzałem płyn chłodzący. Można oczywiście tu kliknąć, coś tam jeszcze wybrać. No właśnie, można przytrzymać to Enter i przejść do ustawień. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Możemy ustawić godzinę, datę, wyświetlacz, ekran, przegląd, historia jazdy, ustawienie samochodu i tak dalej. A przejdźmy do ustawień samochodu. Ustawienie samochodu. Ups, coś zrobiłem chyba za dużo. Wróć. Przerywacz, jaka nazwa? Światło awaryjnych, dokumenty domykanie, zabezp...
zamków, odraszacz szyby, oświetlenie wnętrza i wróć. No więc możemy tu co nieco poustawiać, jak widać. No i oprócz tego mamy ten system, o którym wspominałem już podczas testu Outbacka. I tu nie będę się powtarzał, jeśli jesteście zainteresowani działaniem tego bardzo dobrze działającego systemu, jeśli chodzi o nawigację, pamiętam, jeśli chodzi, jak widać, o przygotowanie do połączenia się z różnymi telefonami, jeśli chodzi o intuicyjność i to, jak to działa, to gorąco zachęcam do obejrzenia części technicznej mojego testu Subaru Outbacka. Po otwarciu zamka centralnego widzimy łagodne podświetlenie w środku, tu i również z tyłu, chociaż tu już jest dużo bardziej symboliczne. Po otwarciu drzwi odpala się ekran komputera. Informuję, że drzwi są otwarte, nie mówię które. Zamykamy i szukamy przycisku. Przycisk jest podświetlony, ale kamera... O, teraz wyłączyło. Teraz wygląd w nocy, zegary są czytelne, na środku mamy też duży ekran komputera pokładowego. Możemy tu też oczywiście zmieniać intensywność podświetlenia w bardzo, jak widać, szerokim zakresie. Na kierownicy wszystkie przyciski są podświetlone, pod kierownicą również, na drzwiach również. Nie mamy tu podświetlenia klamek, nie mamy tu podświetlenia kieszeni. Po prawej stronie również wszystko jest w najlepszym porządku podświetlone. Mamy też podświetlenie tutaj, widać, takiego schowka na komórkę. Tu dalej również wszystko zostało odpowiednio podświetlone. Niestety na podsuficie, tu akurat nie brakuje żadnego rodzaju przycisków. Momencik, zaraz spróbuję odpalić światło. O! Widać, że jest parę przycisków, natomiast nie są one podświetlone. Po włączeniu lampki do czytania widzimy lampkę zwykłą halogenową. Podobnie zresztą jak tu, jeśli chodzi o lampkę wewnątrz daszka przeciwsłonecznego. Zajrzyjmy jeszcze do schowka, który też jest podświetlony takim charakterystycznym, takim, nie wiem, pomarańczowym światłem. I z tyłu zobaczmy, czy wszystko jest podświetlone. Znaczy tutaj nie ma zbyt wiele elementów do podświetlenia, a konkretnie sterowanie szybami nikt o tym też nie zapomniał, więc moim zdaniem zgodnie z oczekiwaniami. W nocy kamera cofania doskonale radzi sobie ze słabym oświetleniem, jak na załączonym obrazku. Podświetlenie bagażnika to jest jedno światełko tu po lewej stronie. Można tu zresztą to włączyć i wyłączyć na życzenie. A jeśli chodzi o jego skuteczność, no to na środku położyłem sonometer. Widać, że go widać. Światła z przodu. Światła z tyłu. Długość bagażnika 105 cm, szerokość bagażnika w najwęższym miejscu 107 cm, szerokość bagażnika w najszerszym miejscu 157 cm, wysokość bagażnika do rolety 42 cm, wysokość bagażnika do podsufitki 71 cm. A jeśli weźmiemy pod uwagę głęboki schowek pod podłogą, to maksymalna wysokość bagażnika 96 cm. Długość bagażnika do oparcia fotela pasażera 211 cm. I wreszcie długość do konsoli 268 cm. Wysokość progu załadunku 64 cm. Odległość od zderzaka do bagażnika 23 cm. Jak już mierzymy wszystko, bo to jest kombi, to jest najważniejsze w nim, więc zmierzmy jeszcze takie parametry jak wysokość klapy 181 cm, czyli tak na moje dwumetrowce odczucie dosyć nisko. Test bezpiecznej szyby. Działa. Teraz z tyłu to samo. Nieco mocniej docisnęło, ciekawe, ale działa. Teraz test skrzyni biegów z czwórki na piątkę. Z czwórki na trójkę. Teraz z czwórki na dwójkę. I wreszcie w trybie drive, kickdown.
Tempomat działa od 30 km na godzinę, ale jest pewien problem. Otóż ustawienie prędkości na tempomacie odbywa się w ten sposób, że musimy nacisnąć przycisk plus, minus na kierownicy, ale jeśli dłużej przytrzymamy ten przycisk, to nic się nie zmieni. Czyli tu na przykład mamy 76 na godzinę, musimy jeszcze raz nacisnąć, uzyskamy 77, 78, 79 i tak, jeśli chcemy ustawić teraz na 200, to czeka nas jeszcze ponad 120 kliknięć. Nie było łatwo, ale się przeklikałem. Oto jest najwyższa możliwa prędkość na tempomacie. 200 na godzinę. Wyciszenie na postoju. Przerastawia osi 2 m 65 cm. Subaru obiecuje, że Levorg będzie miał średnicę zawracania w okolicach 10,8. Czas sprawdzić, jak to wyjdzie w praktyce. No i jest nieźle. Praktycznie na szerokość koła jesteśmy na kostce. Reszta na asfalcie.